strony Jennifer Reeds i dzisiaj będę Wam pokazywać to, co czytam w marcu, czyli co czytam aktualnie teraz. Już w sumie jest połowa marca, dzisiaj jest 16, nie wiem kiedy ten film opublikuję, pewnie za jakieś kilka dni, więc no to już będzie nawet w sumie koniec marca, ale trudno, potem jakoś podsumowanie nagram, żeby nie było. Książką, którą czytam aktualnie jest Mroczny duet. Powiem Wam, że na początku miałam jakiś taki... No, ciężko było mi w ogóle czytać, nie chciało mi się tego czytać, nie umiałam się wkręcić, mimo że Okrutna pieśń bardzo mi się podobała. Miałam taki niedosyt co do świata, ale teraz jak przeczytałam tutaj tych 152 strony, to świat jest bardziej opisywany i naprawdę to jest na plus. Generalnie mega mi się na razie podoba i zobaczymy jak będzie dalej. Książką, którą czytałam w tym miesiącu była też Zbrodnia i kara, ale to jest lektura szkolna i nie będę Wam jej tutaj pokazywać. I tutaj już do końca miesiąca dużo nie zdążę przeczytać, ale to co w najbliższych planach będzie i pewnie niektóre z tych książek się pojawią na mój TBR na kwiecień. O Boże, to już będzie kwiecień, a jestem tak w dupie z wszystkim. Dobra. Książką, którą potem będę chciała czytać, to jest Do dziewczyn, które czuły zbyt wiele. To jest tomik poezji. On generalnie, ja go szybko przeczytam, no bo no tomik poezji, no tego tutaj dużo nie ma. Więc mi się wydaje, że to będzie taki jeden wieczór nawet nie. Następnie, bo już Wam obiecałam to dawno, obiecałam Wam to przy nagrywaniu Bookshelf-turu, że zabiorę się za Żniwiarza Pauliny Händel, bo już dostałam nad Strażnika, czyli tą jej odnowioną wersję serii, a jeszcze nie przeczytałam żadnej jej książki i mam zamiar zabrać się w końcu za to, tym bardziej, że to jest bardzo, bardzo polecane. I wtedy, jak już skończę to, myślę, że to może, mogę jeszcze zdążyć teraz w marcu. A tutaj mam jeszcze takie dwie książki, które no nie jestem pewna, czy je zdążę, pewnie przejdą na kwiecień. Jest to Kiedy Pan Piecho Gryzie od wydawnictwa YA oraz Adama Silvery Nasz Ostatni Dzień z Winidia i to jest The Both Die at the End. Ja to chciałam kiedyś kupić właśnie w wersji anglojęzycznej na The Bookshopie, na targach jakiś. Chyba na KTK chciałam to kupić. Ale i ja kompletnie nie wiedziałam, że to samo, to jest to samo, bo jednak tutaj tytuł różni się dosyć od oryginału. Ale Łukasz z Talking Cloud, jak zaczął mi opowiadać fabułę, to ja tak, ale ja to gdzieś słyszałam. I wtedy sobie zorientowałam się, że przecież ja czytałam opis tego na The Bookshop. Teraz może pokrótce Wam opowiem. To jest kontynuacja Okrutnej pieśni. O Okrutnej pieśni mówiłam w podsumowaniu lutego, więc tam możecie sobie obczaić. Tutaj nie będę Wam dużo spoilerować. Bardzo mi się podoba, że właśnie się to rozwija, że są wprowadzone niektóre nowe postaci. A no trzeba przyznać, że Wiktoria szła, potrafi naprawdę w postaci. Tutaj no... Dużo mówić nie będę, tutaj pewnie będzie dużo o uczuciach, o miłości, czyli typowy tomik poezji, więc tutaj też jakoś się rozpowiadać nie będę. O, położę sobie. Żniwiarz. Żniwiarz to jest opowieść rodem ze słowiańskich legend, mitów, podań, a ja jestem bardzo za słowiańskimi wszystkimi klimatami, tak jak właśnie było w przypadku Niedźwiedzia i Słowika, Catherine Arden, czy jakoś tak? Więc mi się wydaje, że tutaj jeszcze jak jest to polska autorka, to może mi to naprawdę przypaść do gustu, tym bardziej, że było bardzo polecane, m.in. przez Magical Reading. I to w sumie z jej polecenia za to chwyciłam, kupiłam to na targach. Kupiłam to na targach KTK 2017. Trochę dawno. Tutaj jak mówiłam, chciałam to kupić, bo bardzo podoba mi się pomysł tej dystopii, bardzo podoba mi się to, w jaki sposób tutaj ma być wprowadzona fabuła. No i cóż, to jest taka dystopia, w której w dzień, w którym umierasz o północy, otrzymujesz SMS-a o tym, aby spędzić ten dzień jak najlepiej, aby spędzić ten dzień z innymi osobami, które również umrą tej nocy. I myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Jestem z tej książki bardzo ciekawa, tym bardziej, że to będzie moje pierwsze spotkanie z Adamem Silverą. Więc... Ciekawe, czy zdążę to przeczytać w tym miesiącu, czy dopiero to przejdzie na kwiecień. Chociaż jest ostatnia w kolejce, więc prawdopodobnie to przejdzie dopiero do kwietnia. A tutaj mamy Kiedy Pan Piecho Gryzie. I powiem Wam, że ja o tej książce słyszałam niestety dużo nieprzychylnych opinii, że język tutaj jest aż zbyt bardzo slangowy, język tutaj jest aż
za bardzo przerobiony na młodzieżowy, że nawet młodzieży trudno jest to czytać, bo aż to kuje po prostu. A czemu tę książkę wzięłam do recenzji? Wzięłam ją dlatego, że ja, jak wiecie, bardzo interesuję się w tematach chorób psychicznych, różnych tego typu właśnie innych zaburzeń i ta książka właśnie o tym ma być. I mam nadzieję, że mimo wszystko mi się spodoba, mimo tych nieprzychylnych opinii, a jak mi się nie spodoba, to będzie smutno. Ale zobaczymy, ja jestem jej ciekawa póki co. No i to już jest wszystko na dzisiaj. Ja nie robię tych filmików mega długich, bo na razie nie potrzeba. Jak będzie podsumowanie, to oczywiście o wiele dłużej się o tych książkach rozgadam. Teraz nie miałam za bardzo co o nich mówić. Nie będę wam też się opowiadać o Zbrodni i Karze, bo na pewno każdy już to czytał i każdy wie, o co z tym chodzi. Tym bardziej, że Zbrodnia i Kara była bardzo spoko. A ja już się z wami żegnam, możecie mi pisać, co wy aktualnie czytacie w komentarzu. A ja już lecę. Hej!